Witam serdecznie na kolejnym unboxingu. Tym razem będzie to kamera sportowa Manta MM333i. Tak się ona prezentuje. Będzie ona służyła jako tymczasowy wideorejestrator. Później wstawię w materiały, jak będzie nagrywała. Z informacji na pudełku mamy tak: szerokokątny obiektyw 120 stopni, aparat 5 megapiksela, wyświetlacz 1,5 cala i wodoodporność do 30 metrów. Tutaj mamy wszystkie akcesoria, jakie są w zestawie. Uchwyt na rower, złącze, kabel, paski. Przechodzimy do unboxingu. Tak wygląda nasza kamerka. Jak się prezentuje. Tutaj mamy instrukcja, dość gruba, zapewne w wielu językach jeszcze. Czeski, włoski, hiszpański, niemiecki, angielski, polski. Karta gwarancyjna. Oto nasza kamerka, nasze klub programu. Manta MM333i. Ma port micro USB, micro HDMI i czytnik kart pamięci. No mały ten wyświetlaczyk, oczywiście mniejszy niż ma to miejsce w mojej kamerze MM356 for fun. W porównaniu jest on większy. Przyciski OK, power i sterujące. Odbezpieczymy to teraz. Tak się prezentuje. Pokażę dla porównania moją kamerę. Jak to się ma? Właściwie na pierwszy rzut oka co się rzuca poza nazewnictwem, no to widzimy obiektywy. Tej jest znacznie większy. Zresztą on ma 170 stopni widzenia. Więc to już takie rybie oko. A właściwie z boków to tak samo. Przyciski. U mnie jest dodatkowo, że przycisk ten służy jako Wi-Fi. Głośnik. U góry tak samo. Z tyłu prawie tak samo, bo się różnią wielkością ekranów. No i tutaj bez zmian, czyli mikrofon, micro USB, micro HDMI i micro SD. Teraz ją odpalimy. Z głośniczka wydobywa się charakterystyczna melodyjka i mamy obraz w obrazie. Od razu mamy znacznik, chociaż nie aktualna data, ale to później przejdziemy. Od razu nam się pali ta lampka kontrolna. Czyżby ona już nagrywała? Nie, jeszcze nie nagrywa. Tu mamy dodatkową lampkę. Pewno ta będzie świeciła, że na czerwono, jeśli będzie bateria słaba. Przejdziemy teraz do ustawień. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. O! No, jak na jakość. Chociaż, zaraz. Na pudełku pisało, że ma w tryb HD, a tu mam napisane 1080, czyli mam Full HD. Bateria naładowana. Brak karty pamięci. Tu chyba jest pętla. 10-minutowe nagrania tworzy. Przejdziemy do ustawień. Tu mamy aparat 5 megapiksela. Brak karty. I tu mamy ustawienia.
W rozdzielczości mamy do wyboru Full HD, HD albo VGA. Zostawimy Full HD. Data na nagraniu niech pozostanie. O, to jest dobra funkcja w przypadku, jako kamerka będzie stosowana jako wideorejestrator, detekcja ruchu. Czyli jeśli wykryje ruch, zacznie nagrywać. Nagrywanie cykliczne. Tutaj mamy 10-minutowe, 5, 3, 1 albo wyłączone. Czy jeśli jest wyłączone, to nagrywa ciągle? Będzie trzeba to sprawdzić. Ale na razie ustawimy 10-minutowe cykle. Nagrywanie dźwięku. Oczywiście ekspozycja plus 2, 5 trzecich, 4 trzecie, 1. Ale na chwilę obecną ustawimy na 0. Przechwytywanie, czyli zdjęcie pojedyncze. 2 sekundy, 5 sekund, 10. Zostawimy single. Rozmiar, czyli 5 megapiksela. Bo właściwie się już nie zgadza z instrukcją, bo tam pisało, że jest 5, 3, 2 i 1, a mamy 5 megapiksela, 3 megapiksela i 1 trzecia megapiksela. Zostawimy 5. Usuń, czyli resetowanie. Zablokuj, odblokuj. Objętość 7. Nie mam żadnego pojęcia, co to jest. Co się kryje pod objętością? Nie objętość, tylko głośność piszczenia klawiszy. Dobra, zostawimy na 7. Sformatuj. Język. Jakie mamy tu języki? Angielski, polski, jakiś azjatycki, czeski, francuski, niemiecki, znowu azjatycki, włoski, portugalski, rosyjski, hiszpański, słowacki. I wracamy. Ustawimy nasz polski. Auto wyłączenie, wyłączenie wyświetlacza. Mamy wyłączone, minuta 5. Na razie jest wyłączone. Ustawienia fabryczne. Anuluj, potwierdź, anuluj. Częstotliwość sieci, no to mamy ustawione 60 Hz. I mamy datę i czas. I mamy ustawione, no i wersja oprogramowania. Prawdopodobnie data w aktualizacji jest z 2015, z grudnia. Najlepsze z pierwszego dnia świąt. Ale na chwilę obecną nie będę aktualizował oprogramowania. Więc czas teraz na testy plenerowe tej kamerki oraz na podsumowanie. Dodatkowo w pudełku w zestawie mamy wodoszczelną obudowę, która tak się prezentuje z uchwytem od razu. Dodatkowo mamy tak, przewód USB, zestaw pasków i rzepów, po dwie sztuki. Uchwyt na statyw i uchwyt nie na statyw, bo nie ma tego śrubunka, tej nakrętki, co mamy tutaj, złotej. Oczywiście taśmy mocujące M3, znaczy 3M. I uchwyt na rower oraz uchwyt do uchwytu, bo taki rozbudowany. I to by było na tyle z całego zestawu. I przechodzimy do testów.